Was. Mamy dzisiaj dla Was mały eksperyment. Zainspirowała nas Natalka, która widziała, że z mamą już podobny eksperyment robiła. Opowiemy Wam teraz, czego ten eksperyment dotyczy. Dobrze? Co ja mam? Tulipan. Mam kwiat. Słuchajcie, co ten tulipan ma? Tutaj jest kwiat. Kwiat. Mhm. Płatki. I płatki ma. Mhm. I tam w środku są takie żółte. Tak, jest słupek i pręciki. A gdzie są liście? A to? Łodyga. To jest łodyga. Porozmawiamy sobie teraz chwilę o tej łodydze. Hmm? Zastanawialiście, zastanawiałaś się, Nadia, kiedyś, po co ta łodyga jest kwiatą? Albo na przykład drzewą, pień? Do picia wody. Do picia wody. To słuchaj, wiesz co? Kwiaty mają podobnie. Ta łodyga to jest, słuchajcie, taka... Słomka. To jest taka słomka, przez którą kwiaty zasysają wodę, a wraz z wodą różne mikroelementy, dzięki którym żyją i rosną. A ta łodyga na początku jest mała czy duża? Mała. I ona rośnie do góry? Pnie się do góry? A dlaczego się tak pnie do góry? Dlaczego kwiaty są coraz wyższe? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? No to słuchajcie, zdradzę Wam. Kwiaty dlatego i inne rośliny dlatego pną się do góry, żeby mieć większy dostęp do słońca, bo słońce daje nam ciepło i światło. Tak, już będziemy pić. Słuchajcie, dziewczyny, mam przygotowane dla Was szklanki z soczkiem jabłkowym i chciałabym teraz, żebyście spróbowały napić się przez rurkę, proszę, tego soczku. Słuchajcie, testujemy tutaj picie i stopowanie tego picia, dlatego że jakbyście się dobrze przyjrzeli, to wciągając płyn przez rurkę, w pewnym momencie, kiedy robimy stop, w tej rurce ten płyn się zatrzymuje i dopiero po pewnym czasie spada w dół. Jest to ważne, ponieważ roślina podobnie zasysa wodę z dołu do góry. Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Rośliny nie zasysają picia tak jak my ludzie. Nie są w stanie tego zrobić. Ale te rurki, które mamy, słuchajcie, w takiej łodyżce... Koniec. To zanieść do kuchni, dobra? No. Super. I zasysasz. Świetnie. Wypij ten soczek i zanieś do kuchni, bo chcę Ci coś ważnego powiedzieć. To słuchajcie, wyobraźmy sobie teraz, że w takiej łodyżce są rurki. Ale te rurki, słuchajcie, nie są takie duże jak nasze słomki. Popatrzcie się na swoje włosy. Taki jeden włosek weźmiemy sobie. I teraz wyobraźmy sobie, że te rureczki, które znajdują się w łodyżkach, są 50 tysięcy razy cieńsze. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Dla mnie już taki włos jest bardzo cienki. Czyli tych rureczek jest tam mnóstwo. Mnóstwo. I te rureczki nazywamy kapilarami. Nadia, powtórzysz? Kapilary. Kapilary. To są kapilary, słuchajcie. Tych kapilarów jest tam bardzo dużo. I one są tak bardzo ściśnięte z sobą, że roślina potrafi sama z siebie pociągnąć wodę do góry. I dzięki temu dostaje pokarm, tak? Ja chcę położyć. Dobra, to połóż. Okej, słuchajcie dziewczyny, działam. Sara, mogę Cię tutaj zaprosić? Uwaga. Dmucham. Jedną rękawiczkę. Mama, był balon. Mhm.
Rękawiczki teraz są. Ładnie śliczne. Uwaga, drugą. Balon! Teraz te rękawiczki popularne. Dobra, mam rękawiczki, przygotowałam je, ponieważ będę je potrzebować, żeby przygotować barwniki. Mam barwnik pomarańczowy. Opa! I poproszę teraz Sarę, żeby mi wsypała troszkę tego barwniku do jednego dzbanuszka z wodą. Sarcie, jesteś gotowa? Tak. Dobra, wiesz co? Zrobimy to z tej strony łyżeczki, tak zupełnie trochę inaczej, wiesz? Proszę, trzymasz i tutaj. No, trzymaj. Już? I teraz możesz zamieszać. Możemy też zobaczyć, jak spływa barwnik. Widzisz? Dobra, uwaga. Nadia wsypuje. Proszę, uważaj. Hop. Możemy chwilkę poobserwować, co się dzieje z naszym barwnikiem. To jest fioletowy. Nadia, poczekaj, starcie, zamieszam sobie. O, jaki ładny. Jaki mamy kolor? Pomarańczowy. A tutaj jaki mamy kolor? Fioletowy. Taki ciemnofioletowy nam wyszedł, co? Dobra, to teraz uwaga. Sara, weź swój dzbaneczek, proszę Cię. I spróbuj tutaj przelać do dzbanuszka. Z pomarączkami trzymaj dzbanuszek. O tak. No, przelewasz. No, przelewasz. Cały dzbanuszek przelewamy do wazonika. Zupełnie, że nasz drugi wazon fioletowym płynem. Trzeci wazonik. Mam akurat taki bardzo wąski ten wazon. Wysoki. Napełnimy wodą. Wezmę taki specjalny lejek. Sarciu, mogę Cię znowu poprosić? Nadia, będziesz trzymać ten wazonik? Sarciu, to chodź. Wlejemy tutaj wodę. Pomogę Ci. Tak, tu. O tak, wlejemy. I mamy trzy. Tulipany. Trzy tulipany. Sara, włożysz jeden tulipan do jednego wazoniku? Jeden. Włożysz drugi tulipan do drugiego wazoniku? To wiecie co? Ja włożę trzeci do trzeciego wazonika. Zostawimy teraz te nasze tulipany, które mają jakiego koloru płatki? Białe. Białe. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że płatki naszych tulipanów są białe. Zobaczymy, co się będzie działo z tymi płatkami przez kolejne dni. Na parapet? Damy zaraz gdzieś na parapet.